Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam tu właśnie mojego Cygnuma. Pół roku już stoi. Jestem teraz ciekawy, jak on ruszy. Znaczy się, był i będzie na pewno problem, bo jak wrzucałem D, na początku tylko tak szarpnęło, taki róg, no taki huk dało. A później jo, właśnie jak D się wrzucało, to jakby sprzęgło nie puścił, bo mógł zgasić też silnik wtedy. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Tak samo. Jakbym teraz nacisnął na hamulec, to go zgasnę. No. Tak jakby mi się wydaje, że to konwerter, że nie potrafi puścić to, jak to mówić, no, że sprzęgło nie da rady puścić. No, ja ten problem. No, bez gaz prawy. Trzeba uważać. Czyli żeby na sprzęgle był, mówmy na sprzęgle, to trzeba N sobie wrzucić. Ja, bo inaczej silnik zgaśnie. Ja myślę, że to jest konwerter, ale zobaczymy. Spróbuję go tu na podnośnik teraz wjechać jakoś. No, spróbuję, zobaczymy. Składając ten filmik teraz na komputerze, zauważyłem, że ten problem, o co mi chodziło, wcale nie był taki widoczny, jak sobie myślałem, jak to nagrywałem. Żeby to zrozumieć, wam wytłumaczyć, tu sprzęgło położyłem. To jest konwerter, którego nie wsadziłem. Zobaczycie to za chwilę w filmiku. W sumie tu w środku jest tu sprzęgło, można tak mówić. Jest pompa oleju tam w środku też, ale nie o to chodzi. Przez to jest wszystko w oleju. Chodzi o to, że jak wciskacie przy automatiku teraz, wciskacie hamulec, to jak się stoi, to powinno być to sprzęgło. Nie jak teraz, tylko o, nie? Żeby się kręciło, ale żeby nie było połączenie ze skrzynią, nie? Albo z wałem napędowym, mówmy tak, nie? Koniec końców. U mnie się okazało, że ten konwerter właśnie, że to tu było, znaczy nie zaglądałem tam, ale w sumie to było tak, że bieg się rzuciło i od razu było nie, że powoli, jak ten konwerter powinien to robić, tak też nie do końca, ale wytłumaczę to tak wam, nie powoli, żeby mógł powoli ruszyć, tylko gwałtownie to robił i to był ten problem. Puszczacie i cyk, taki huk dało i gwałtownie ruszył i to pełną mocą, bo sprzęgło było, od razu łapało z całą powierzchnią a powinno właśnie tak powoli i wtedy bez huk też. I tu dało taki mocny huk, gdzie sobie myślałem, to musi być konwerter, a nie zawory, co tam w środku są, bo olej też był regularnie wymieniany. Mógł powiedzieć, ale skoro regularnie wymieniałeś olej, to czemu się zepsuł? Pewnie przez twój olej. Właśnie nie. Ktoś powie znowu, ale to można tylko część wymienić oleju. To nic nie daje. Właśnie, że daje i ten cały olej, co tam był, on był czysty. Wszędzie. Czy to było w konwerterze, czy w skrzyni. Te pełne, 7 litrów tam, 6 litrów. On wyleciał wszystko kompletnie. To nie było kwestia oleju, to było zużycie normalne, nie? Tak jak sprzęgło. Więc zamiast to się ruszyć, tu w środku trzeba to sobie wyobrazić, powoli się ruszyć, to non-stop to było fest. No. Wtedy bieg rzucacie i macie pełne obroty od silnika. Wiadomo, huk daje, co dobre dla skrzyni też nie jest, wiadomo. Więc z tym też nie jeździłem, bo żeby nie mieć większych kłopotów. Mam nadzieję, że teraz zrozumiecie, o co mi chodziło.
No, prawie wszystko wyciągnięte. Rama wyjęłem, bo ja inaczej to się tu nie da. Ja rozrusznik. W sumie go się wyciąga z góry. Ale ja nie będę tam wszystko rozbierał specjalnie na rozrusznik, żeby go z góry wyjąć. I ja, żeby te śruby do konwertera odkręcić. Najpierw tak sobie myślałam, no jo, tu jest taka blaszka. Jo, ale co ta blacha tu daje? W ogóle nie ma dojścia do tej śruby. Też jakbym tą podporę, mówmy, to mocowanie tu bym zdjął. I tak bym nie miał dojścia tam do śruby konwertera. Ja wtedy sobie myślałem, ja przecież rozrusznik trzeba wyjąć. Jo, tak jest. Je widać. No ja, tak śruba za śrubą teraz. No, tak wygląda wyciągnięta skrzynia. Co mi się podoba, ta naklejka, no. Made in Italy, no. Fiatowski, no. Bo to dojście do tej śruby. Okej, to jeszcze dobra. To tu? Szajs. Szajs. Też okropnie, bo... jak widać, drążek kierowniczy sobie zostawiłem tu. A drążek... No. Ja, tą wtyczkę wyjąć? Nie wiem, ona już była pęknięta. Z góry chyba nie. Muszę spojrzeć, jak będę to wsadził znowu. To tu sobie zdjąłem, bo inaczej to dojście. Nie mogę tego wytłumaczyć. Okropnie. No dobra. Bo tu trzymie rozrusznik. Ta śruba, głupie dojście. Ta też. Bo tu. O. Nasadkę tu się daje. E18. Jo, to no, aż tu jest. I wtedy przedłużka jest potrzebna, bo od EGR-u jest ta chłodniczka tam, nie? No, chłodnica, no, dosyć duża, no. Ja, przedłużkę nie dasz. Bo, ja, co by wymyśleli, o. Niektóre śruby normalnie bym zwariował. Ta śruba też, bo nasadkę tu wsadzisz, ale klucza już nie wsadzisz, nic. Ale z knipeksem, knipeks Cobra wziąłem i przekręciłem. Knipeks mnie uratował przy tej śrubie. No tak, ta już w sumie normalnie. To z takim przegłówem takim. Ta też było głupie dojście. Niby się wydaje fajnie, jo, ale tu jeszcze ta blaszka. A tu nasadkę wsadzisz. I tu już klucza żadne. O! Normalnie we Włoch. Normalnie we Włoch mi się wymyślone. No dobra. Ja myślę, że konwerter jest walnięty. Nie wiem, czy to tak mogę zweryfikować. Nie jestem majstrem od skrzyni biegów. A zobaczę. No, koło zamachowe sobie zdjąłem, bo sobie myślałem, ten Zimmering zaraz przy okazji sobie wymieniam. Chociaż tu wyczyszczę trochę, taki cały zażegany tutaj, nie wiem. No ja. Tu też. GM. Numer już, ale made in Italy. No. Sobie to koło zamachowe wyczyściłem. I tu jest silikon. I tutaj. Na tym miejscu. Więc. Tutaj to miejsce, to musi być.
Więc miska olejowa. No, fajnie się dowiedzieć po tylu latach, że kiedyś była zdejmowana. Też na to wygląda. Patrzcie, te śruby. Silikon to buten i śruba. A, no. Jo, no. No to jest nowy Simmering. To tu zostanie do aż będzie zamontowane do końca. O, tu przyjdzie jeszcze silikon albo masa uszczelniająca i przyjdzie wtedy 9 Nm na te śruby. I wtedy, jak to będzie przykręcone, wtedy można to zdjąć. To jest tylko do montażu. Jak mówię, tutaj silikon. Więc to wyczyścić tu fajnie i jo. I dla tych, co sobie myślą, no ja, ale czemu tylko tutaj silikon? A czemu nie, no, tutaj, u góry? No bo tu już w sumie jest. Klucz. Klucz RIPE oczywiście trzeba mieć na te śruby. No i teraz to można zdjąć. Teraz teoretycznie co najmniej 2 godziny musi sobie tak poleżeć, więc nie, że silnik nie odpalać, nie? Ale wiadomo, to tak szybko nie pójdzie. Tutaj w skrzyni do konwertera też mam nowy. No, będzie widać, że to jest ten sam. O, ciężko. Koją. No, tu ten zregenerowany teraz. Numer też się zgadza. 71A050. Jo. No bo są różne. Zależy, czy V6, czy to jest Zafira, czy to jest Astra. Jo. Chyba tu wleję najpierw olej, może tak litr spróbuję. Żeby nie był pusty. Bo tam jednak jest olej, nie? I to sporo. Jo. Śruby do koła zamachowego teoretycznie mam, a praktycznie nie, bo te są ciężko, to będzie widać chyba, te są dłuższe. Ja na sprzęgło, gdzie na koło zamachowe, nie? Ajaj. No to wezmę stare. I 160 Nm. I tak to jest 12,9. No. Będzie to widać? 12,9. To się nie rozciąga w sumie. Co to, nie wiem, ale to są torksy. To są torksy. No, chyba nie wolno zapomnieć o tym, skoro to tu było. Te dwie blaszki, one były tu. I najpierw przyjdzie ta blaszka. I na to tu koło. I sobie te dwa blaszki. No i śruby. No, litr oleju weszło bez... No, bez problemu. No, wiadomo, że powoli, ale... Ale wlazło. Jo. Ten ząbek, o ile ja wiem, by musiał tu w skrzyni dobrze trafić. Będzie widać? Jo, tam. Trzeba go tam trafić. No, sobie siedzi. W sumie może 20 ml tylko.
wylałem przy tej akcji, przy włożeniu. Spoko. Te 6 śruby do konwertera po 30 Nm. No i właśnie tu jak ten rozrusznik jest, tam trzeba wkręcać. Oczywiście to był żart z tymi 30 Nm, bo to teoretycznie, bo tu nie ma miejsca, żeby klucz dynamometryczny tu wsadzić. W jakiś sposób tu cokolwiek. Jo, więc no, kolejny żart. 25 Nm na tę śrubę. Też się nie da. Tam tu jeszcze taka blaszka przyjdzie. W ogóle to dojść. Oj, oj, oj. No, ramę już mam tu zamontowaną w sumie, tylko teraz dokręcić. Bardzo ważne, tutaj przodu. Te dwa. 80 Nm. E18 śruba. Plus 120 stopni. Plus 15. Z tyłu tu 100 Nm i 90 stopni plus 15, więc tu inaczej niż przodu, nie wiem dokładnie, może bo tu je bezpośrednio mówmy, a tutaj jeszcze to, no ta podpora, to mocowanie takie, czy jak to nazwać, może przez to, mimo to, że tu są też te talerze, jak tutaj, tylko że tu jest ta różnica, tu jeszcze ten komputer, nie, od silnika, a nie wiem, no ja, dobra, to sobie znowu prawie gotowe. Zrobię teraz coś, co przedtem nie było możliwe. Stoję teraz, trzymy na hamulec i mam na drive. A przedtem on nie chciał wysprzęglać, a teraz to działa normalnie. Puszczam, normalnie rusza. Czyli to było to. Akurat teraz musi wypalać DPF. Sprawdzę sobie teraz tylko, czy jakieś błędy były. Ale tyle, co ja pamiętam, jo. Keine Fehler gespeichert. Znaczy, teraz nie ma błędu. No. No przedtem chyba coś było. Muszę zobaczyć, czy coś tu miałem zapisane. Szkoda, że to tu nie miałem przed tym nagrane, ale to się nie dało normalnie. Bo tu mamy obroty silnika, a tutaj niby, że turbiny, ale pokazuje w kilometry na godzinę, więc no durne. Ale i też tu powinny być teraz obroty, pomimo, że jest na biegu jałowym, bo pompa powinna działać od konwertera, więc ciekawe jak to było przed tym, w trakcie jazdy i skoro teraz zero pokazuje, to by w trakcie jazdy dopiero coś widział, ale to się nie dało jeździć normalnie, więc ja nie, błędów nic nie znalazłem, bo tak jak są jakieś błędy, to lubię sobie to sobie ten wydrukować, ale nie. Jo, więc to był konwerter. Tutaj jeszcze miałem używany, dobrze go nie wkładałem. Teraz to sobie myślę, że to tak ładnie działa z tym regenerowanym i tyle roboty. Jo. Dobrze regenerowany wziąłem, więc jak macie ten problem, tak jak ja miałem, przyciskacie hamulec, bierzecie na drive i auto wam zgaśnie, bo jest to tak jakby sprzęgło puścił, ale trzymacie hamulec.
Jak właśnie macie ten problem z automatikiem, albo na początku to było tak, że on biorę na drive, no i szarpnął tak, ale dosyć mocno, taki huk. Na początku słabo, ale coraz gorzej to się zrobiło. No i później właśnie ten problem. To wiecie wtedy, że to jest konwerter. Myślałem czasami zawory, ale to mi śmierdziało za konwerterem. Bo już tak czasami, szczególnie z przyczepą, jak jeździłem, on tak, no, zamulał, mówmy tak, nie? Jedziecie jedną prędkość, a on tak, no, szwankował. Z jakiego powodu, ja huk wie, ale teraz wiem, że to było przez to. To robi sens, no ja. Dobra, za długo czekałem i no. Też ciekawe uczucie, jak auto stało pół roku i pierwszy raz się jedzie, ale wiedziałem, jak to się stało, to podnośnik musi być. Miesiąc później ten podnośnik kupiłem, no i tylko na to czekałem. To w listopadzie było, jak to było z tą skrzynią, znaczy z tym konwerterem. Miesiąc później to tu znalazłem sobie. No i wtedy tylko czekałem na pogodę, żeby mógł ten fundament zrobić. No i bo już wiadomo było, że no będzie roboty w pip. Jo, więc wiecie, konwerter. Myślę wam, komuś będzie potrzebne na pewno. Jo, bo ułatwia to diagnostykę na pewno. Lepiej się na błędów innych uczyć. W tym przypadku to nie był błąd, to była poprawna diagnostyka, że konwerter był, no, walnięty. A cię też nie wiem, jak to sprawdzać tu, bo ta pompa tu się kręci też przy tym regenerowanym, a to w środku to i tak się nie da ruszyć. Ciężko pokazać. Więc ja nie wiem, jak to się sprawdza, jak są wyjęte, więc nie wiem, czy ten tu jest dobry, nie wiem, może. Co ja na końcu, w sumie zapomniałam powiedzieć, ile oleju zużywam. Nie wiem, czy to będzie widać gdzieś tam, więc to jest 10 litrowy baniak, 8 litrów, czy 7, jakoś tak. Się zaleca Dexron 6, tak zazwyczaj leję Fuchs niemiecki. Ale na razie jest problem ze dostępnością tego oleju, więc no, wziąłem manol. Też robi roboty, więc nie narzekam. Więc no, do następnego razu bym powiedział.